Pamiętam pacjentkę, która w Mani uwielbiała jeździć autostradą tak co najmniej 200 na godzinę, i to by było jeszcze pół biedy, gdyby nie to, że trzymała jedną na jednej ręce kierownicę, a drugie, drugą ręką sobie tam makijaż poprawiała, prawda? Wiesz, jaka jest ulubiona odpowiedź psychiatry na każde pytanie? To zależy. Każdy ma jakiegoś swojego trupa w szafie. I nie ma ludzi idealnie szczęśliwych, którym by się cudownie układało w każdej sferze życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia, co czwarty Europejczyk ma choroby lub zaburzenia psychiczne. Czy możemy mówić o epidemii? Jak pomóc sobie i bliskim? I gdzie właściwie jest granica między zdrowiem psychicznym a chorobą? Dzisiejszym gościem jest psychiatra profesor Dominika Dudek, kierownik katedry psychiatrii Kolegium Medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, popularyzatorka nauki, autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. W tym od razu polecę te pozycje naszej wspólnej książki Nie tylko mózg, opowieść psychiatry o ludzkim umyśle. Dominika, bardzo dziękuję, że przyjechałaś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dominika, y Ilu Polaków cierpi na, czy co który Polak cierpi na choroby lub zaburzenia psychiczne? No, zaburzenia psychiczne są bardzo, bardzo powszechne. Według szacunków WHO co czwarta osoba mm -hmm. w ciągu życia ma jakieś mm -hmm. problemy związane z psychiką. Oczywiście to nie znaczy, że co czwarta osoba choruje mm -hmm. na ciężką chorobę psychiczną, ale jeśli weźmiemy zaburzenia psychiczne, też rozumiane jako nerwice, jako uzależnienia, jako zaburzenia mm -hmm. osobowości, mm -hmm. plus oczywiście te głębsze choroby mm -hmm. psychiatryczne, no to mniej więcej co czwarta osoba w ciągu życia zmaga się z jakimś kryzysem psychicznym. Mm -hmm. Tutaj dosyć dużą liczbę, bo jeśli dobrze liczę, 8 milionów w Polsce ludzi w takim razie. No, w, w takim jest... razie hmm. tak matematyka, tak podpowiada. Okej, okay. a czy ta liczba wynika dość wysoka jednak z tego, że te choroby i zaburzenia one częściej nas dotykają, są współczesnym problemem, czy po prostu są częściej diagnozowane, być może otwarciej o nich mówimy? Myślę, że i to, i to. W psychiatrii mhm. wszystko jest zazwyczaj dość skomplikowane. Wiesz, jaka jest ulubiona odpowiedź psychiatry na każde pytanie? To zależy. To to zależy. zależy. Natomiast tak, niewątpliwie zaburzenia psychiczne są częściej rozpoznawane, częściej ludzie zgłaszają się po pomoc. I, I to akurat dobrze, uh -huh. bo mniej jest takiej stygmatyzacji. Uh -huh. Zresztą od lat Polskie Towarzystwo Psychiatryczne prowadzi bardzo dużo działań destygmatyzujących zaburzenia uh -huh. psychiczne. Więc te sytuacje, w których dawniej człowiek gdzieś cierpiał w samotności. Albo co najwyżej szedł mhm. się zwierzyć komuś znajomemu, albo szedł do księdza porozmawiać, to teraz bardziej jest skłonny, by udać się do lekarza psychiatry, czy by udać się do psychologa, psychoterapeuty. No to jest mhm. jeden aspekt, i tutaj powiedziałabym no bardzo pozytywny, bo takie cierpienie w samotności niestety często doprowadzało do wycofania mhm. się z życia. Doprowadzało nawet do jakichś zachowań samobójczych, ale z drugiej strony, oczywiście zmiany, jakie następują w naszym trybie życia, pewne zmiany cywilizacyjne, też nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu. No, zobacz, nasz mózg nie nadąża za postępem cywilizacyjnym. Chociażby no nie jesteśmy w stanie tak prosto biologicznie dostosować się do zmiany, nie wiem, nawyków żywieniowych, do zmiany oświetlenia w związku z tym rytmu dobowego. Takiego oderwania od natury, od oderwania rytmu doby i od, rytmu pór roku. Tak, oderwania od rytmu pór roku, hmm. oderwania od natury, a do tego dochodzą takie zjawiska społeczne, jak pewna alienacja, jak wyścig szczurów, hmm. jak taka samotność w tłumie, jak hmm. no wszechpotężna rola hmm. mediów społecznościowych, które powodują, że człowiek ma Dziesiątki, setki znajomych w mediach społecznościowych, a nie ma do kogo buzi otworzyć. Jak to, że często żyjąc w jakimś bloku, w mieście, nawet nie zna swoich sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko no, nie sprzyja zdrowiu psychicznemu. Mhm. Czyli można powiedzieć, że tak, tak o tej samotności chciałam jeszcze rozwinąć. Myślę, że to jest taka plaga współczesnych. Y Czasów. Tak, I myślę, że samotność jest plagą współczesnych czasów. Tutaj bym tylko rozróżniła dwa pojęcia, mm -hmm. bo samotność nie musi być czymś złym. Człowiek potrzebuje czasem samotności, wyrwania się z tłumu, wyrwania się z pędu, gdzieś no, wejścia do swojej izdebki przysłowiowej, żeby się wyciszyć żeby mieć większy kontakt ze sobą i to jest dobra samotność, ale już osamotnienie nie jest niczym dobrym. Osamotnienie, kiedy człowiek czuje się wyalienowany, zupełnie niepotrzebny. No, jeszcze do tych bolączek współczesności, które na pewno wpływają na stan psychiczny, niewątpliwie muszę dodać coś tobie bliskiego, a mianowicie rolę mediów. Która mhm. tutaj może być i bardzo pozytywna, bo też przecież dzięki mediom ludzie zaczynają rozumieć, czym są zaburzenia psychiczne. To jest wspaniale, gdy osoby znane, różni celebryci, osoby podziwiane, odnoszące sukcesy, mówią otwarcie o różnych swoich kryzysach i problemach, no bo to pomaga zwykłym, szarym ludziom przełamać mhm. jakiś tam wstyd. I zgłosić się do lekarza. Ale z drugiej strony, yy, zobacz, media bombardują nas samymi złymi wiadomościami, bo te złe wiadomości się lepiej czytają, lepiej klikają, yy, to złe wiadomości przyciągają większą uwagę. No ale efekt jest taki, że jesteśmy przesiąknięci różnymi strasznymi rzeczami, które się wokół nas dzieją. Yy. Chciałam jeszcze zapytać o tę statystykę, bo ona chyba nie uwzględnia takich, czy uwzględnia może takich um, sytuacji um, na granicy, może zaburzeń, to znaczy takich jakichś epizodów gorszego humoru, który być może. No jest ale już epizod i depresji. No właśnie, A ale to jest znowu kolejny problem. Y no, nie to dajmy między. Depresją a Oczywiście, smutkiem. nie dajmy się, jak to się mówi, zwariować. Pamiętajmy, że y, każdy zdrowy człowiek ma prawo do negatywnych emocji. Każdy zdrowy człowiek ma prawo mieć gorszy dzień, ma prawo mieć dołka, ma prawo reagować smutkiem, jeżeli coś źle się dzieje w jego życiu. Każdy zdrowy człowiek ma prawo być zaniepokojony, jeśli, nie wiem, ktoś z jego członków rodziny choruje albo człowiek traci pracę. No, dzieje się coś takiego. I to jest bardzo ważne, żeby rozróżniać normalne wahania stanu psychicznego od psychopatologii. Nie możemy wszystkiego wrzucać do tego worka. Zaburzeń psychicznych, bo chandra to nie jest choroba. No właśnie, to jak to odróżnić? Co no, jest? Tutaj oczywiście mm -hmm. odróżnienie nie jest aż tak trudne, bo posługujemy się w psychiatrii dość jasno zdefiniowanymi kryteriami diagnostycznymi. Czyli ja w może. Depresji, tak, to może to powiem na przykładzie depresji, choroba. bo to jest chyba najpopularniejsza choroba. Smutek to nie jest depresja. Po pierwsze, w depresji mamy cały szereg objawów, nie tylko smutek, co więcej ten smutek wcale nie musi wysuwać się na plan pierwszy. Do smutku dołącza anhedonia, czyli taki całkowity brak radości, utrata zainteresowań. Do tego dołączają zaburzenia funkcji poznawczych, dołączają różne depresyjne zaburzenia myślenia, łącznie z myślami samobójczymi, dołączają różne dolegliwości wegetatywne, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, zaburzenia libido, itd, i tak dalej. Więc to jest cały szereg różnych objawów. Po drugie, to, co na pewno będzie odróżniać depresję od smutku, to funkcjonowanie. Jak jesteśmy smutni, to normalnie wstajemy, idziemy umyć zęby i zbieramy się do pracy. Natomiast pacjent w depresji czasem nie ma nawet siły wstać z łóżka, czasem nie ma siły zadbać nawet o jakieś takie swoje higieniczne potrzeby. Po trzecie, zazwyczaj smutek ma jakąś przyczynę. I jeżeli uda się tę przyczynę zniwelować, no to zazwyczaj smutek mija, prawda? Natomiast w depresji najczęściej ten zły nastrój, złe samopoczucie przychodzi bez uchwytnej przyczyny. A jeśli nawet pacjent podaje jakieś negatywne czynniki w życiu, to to są bardziej czynniki wyzwalające. Czyli jeśli już jest ta depresja, to ona zaczyna żyć swoim życiem. Mhm. I nawet jeśli uda się ten czynnik odwrócić, to już niewiele zmienia. No i w końcu, jeżeli chorujemy na depresję, nie możemy poprawić sobie nastroju robiąc coś przyjemnego, czyli to co robimy w smutku. Jak jesteśmy smutni, to nie wiem, jeden lubi pobiegać, drugi posłuchać muzyki, trzeci iść na piwo ze znajomymi. Natomiast w depresji się tak nie da, bo właśnie jest głęboka anhedonia, czyli nic nie sprawia tej przyjemności. No i mamy jeszcze oczywiście kryterium czasowe. Że depresja, żeby rozpoznać depresję, objawy muszą trwać co najmniej dwa tygodnie. Ale taka, takie trudności i takie właśnie trywializowanie, znaczy może nie trywializowanie. Mam na myśli to, że słowo depresja weszło do języka potocznego. Yy, właśnie na smutek mówi się depresja, więc może właśnie dobrze powiedziałam, że się trywializuje depresję. Mm -hmm. Powoduje, że ci pacjenci z prawdziwą depresją są często niezrozumiani. Słyszą od swoich bliskich weście w garść. W <garnia> dzisiejszych czasach wszyscy miewają depresję. Ale to też dotyczy różnych innych stanów. No, człowiek, który no na przykład czeka go coś trudnego w życiu, nie wiem, rozmowa o pracę, egzamin, albo czeka na wynik badań i czy nie będzie jakiejś złej diagnozy. Ma prawo się bać, ma prawo być zestresowany, nie ma znaczy, prawo ma nie spać, ale to nie hmm. znaczy, że ma zaburzenia lękowe. Każdemu z nas zdarza się, że wróci sprawdzić, czy na pewno wyłączył żelazko, albo każdemu z nas się zdarza, że na przykład przyczepi mu się jakaś tam piosenka w mm -hmm. głowie, ale to nie znaczy, że od razu ma zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Czy osoba może być po prostu trochę zamknięta w sobie i nieśmiała, to wcale nie znaczy, że od razu ma fobię społeczną. Więc tutaj. Musimy bardzo bacznie zwracać uwagę, żeby z jednej strony nie przegapić tych sytuacji, kiedy człowiek na tyle cierpi i źle funkcjonuje, że rzeczywiście potrzebuje tej pomocy, ale w drugą stronę, żebyśmy znowu nie przesadzili, i każda negatywna emocja nie była powodem dochodzenia do psychiatry i zażywania leków. No, no właśnie o to chciałam zapytać. Czy zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą. Do Twojego gabinetu, gabinetu Twoich kolegów, koleżanek yy, i mówią: Mam depresję. I zaczynam tak. z nimi rozmawiać, okazuje się, że wcale nie, bo tak naprawdę mają problemy w małżeństwie. Albo ale oczywiście, w że tak. Nie to, że się zdarza, ale powiedziałabym, nagminnie na się zdarza. I to wcale nie znaczy, że można machnąć ręką i powiedzieć: Jesteś zdrowy, idź sobie, prawda, radź sobie sam. Nie, bo skoro ten człowiek przychodzi po pomoc, to znaczy, że no, te problemy jakoś tam go przerastają. To, co się wtedy robi? No, na przykład sugeruje się podjęcie terapii, prawda? Mm -hmm. Żaden lek nie naprawi relacji małżeńskich. Żaden lek nie spowoduje, że ktoś znajdzie dobrą pracę. Natomiast terapia może pomóc rozwiązywać problemy. Terapia. Może pomóc jakoś inaczej spojrzeć na, na te problemy, albo usunąć jakieś takie przeszkody w, no właśnie, lepszym funkcjonowaniu. Prawda? No, terapia małżeńska na przykład mm -hmm. może pomóc dogadać się dwojgu ludzi, albo terapia może spowodować, że człowiek zrozumie, dlaczego ciągle nie może porozumieć się w, w każdej kolejnej pracy ze swoim szefem i tę pracę traci na to same leki nie pomogą i jest taki pogląd że w ogóle każdy z nas powinien powinien dobrze by było żeby wybrał się na terapię i sobie pogadał sam ze sobą za pomocą psychologa ale ze znaczy sobą ja przede nie do, się nie do końca się z tym zgadzam nie nie do końca się z tym zgadzam bo oczywiście każdy człowiek miewa gorsze, gorsze dni każdy człowiek, jak to się mówi, każdy ma jakiegoś swojego trupa w szafie mm -hmm. i nie ma ludzi idealnie szczęśliwych, którym by się cudownie układało w każdej sferze życia. Ale większość ludzi posiada takie zasoby, żeby sobie poradzić. Większość ludzi ma swoje środowisko, ma osoby wspierające. Ma przyjaciół, ma rodzinę, osoby, z którymi po prostu może pogadać i to jest wystarczające i pomocne. To nie jest tak, że każdy człowiek powinien mieć psychoterapię. Uważam, że to absolutnie nadmiarowe. Pamiętajmy, że psychoterapia no, jest z jednej strony metodą leczenia, przede wszystkim to zawsze profesor Aleksandrowicz. Rozróżniał taką psychoterapię medyczną, która jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, i drugą, którą tutaj może bardziej miałam na myśli w moim poprzednim fragmencie wypowiedzi, taką psychoterapię pomocową, ale to nie znaczy, że każdy ma mieć psychoterapię. No to tak jakby powiedzieć, że właściwie każda kobieta powinna korzystać z dermatologii kosmetycznej. No nie, bo w większości wystarczy krem na twarz, no. prawda? Okej. Okay. powiedz, jeszcze czy choroby, może nie wszystkie, ale część chorób psychicznych dalej jest stygmatyzowana? Bo powiedziałaś, no że niestety, otwarcie, ta. właśnie, bo otwarcie mówimy o depresji, coraz otwarcie i ludzie się przyznają, jak jest Światowy Dzień Depresji, posty udostępniają na Facebooku, wszystko fajnie, chyba przyznają się też do zaburzeń lękowych, ale... Ze schizofrenią na przykład, czy nawet chorobą dwubiegunową, to już takie oczywiste nie jest. No, powiedzmy, coraz częściej też ludzie przyznają mhm. się do kryzysów, nawet i tych psychotycznych, ale wciąż jednak mhm. choroby psychiczne są stygmatyzowane. Nawet muszę powiedzieć, że w ogóle leczenie psychiatryczne wciąż jest stygmatyzowane. Wciąż spotykam się na przykład z sytuacjami, że nawet w tej depresji, która na pewno mniej stygmatyzuje, ale pacjent niekoniecznie chce zwolnienie lekarskie z pracy z pieczątką psychiatryczną, tak zwaną. Woli na przykład, żebym napisała liścik do lekarza rodzinnego i żeby lekarz rodzinny wystawił L4 tam na tydzień czy dwa tygodnie, a nie lekarz psychiatra, bo wciąż wiele osób ma taką obawę, że no, będą gorzej traktowani w pracy, albo nie zostaną zatrudnieni, nie przedłuży się im zatrudnienia, i tak dalej, i tak dalej. Także, no, no niestety, tak, jeszcze wciąż zaburzenia psychiczne są stygmatyzowane. Poza tym, niestety, to też się przenosi na, na język. Nawet jak słuchamy języka niezbyt eleganckiego niekiedy w debacie publicznej, to zdarza się, że pojęcia z psychopatologii są używane, żeby kogoś poniżyć, prawda? Typu ktoś ma paranoję albo mówi jak schizofrenik, prawda? To totalna schizofrenia, to co on tam prezentuje w swoich poglądach. Myśmy zresztą swego czasu, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, to mam na myśli mówiąc my, ale z przedstawicielami Rady Języka Polskiego przygotowali taki dokument, który właśnie wskazywał na to, żeby no jakoś starać się no walczyć z takim używaniem terminów psychopatologicznych w języku potocznym i to właśnie w celu no poniżenia kogoś. Ja też sobie tak myślę, że i tak bardzo dużo się zmieniło, bo zważywszy na to, że jeszcze w XX wieku, w połowie XX wieku, pacjentów psychiatrycznych się izolowano, czasem wręcz torturowano. No, kochana, no to... w XX wieku pacjentów psychiatrycznych się sterylizowało, i to mówię o krajach bardzo cywilizowanych, jak Stany Zjednoczone, kraje skandynawskie, na przykład Szwecja, to jeszcze do lat 70-80. Była przymusowa sterylizacja. Nie mówiąc o tym, co stało się w nazistowskich Niemczech i w III Rzeszy, gdzie zaczęto od wprowadzania programów eugeniki negatywnej czyli właśnie zapobieżenie przenoszenia negatywnych cech przez właśnie sterylizację uniemożliwianie posiadania dzieci. A później zaczęto po prostu zabijać osoby chore psychicznie. To była przecież ta słynna akcja T4, czyli eliminowanie, jak to mówiono, życia niegodnego życia. Zabijano zarówno dzieci z upośledzeniami umysłowymi, jak i dorosłych z chorobami psychicznymi. Zabijano zarówno przez zagazowywanie. Jak i, i na przykład przez wprowadzanie diety głodowej do szpitali psychiatrycznych, co doprowadzało w ciągu kilku miesięcy do śmierci. Yy, I szacuje się, że w ten sposób uśmiercono między 200 a 300 tysięcy chorych psychicznie. No więc. I XX wiek, psychiatria XX wieku też ma taką niechlubną kartę historii bardzo masowych yy, lobotomii, prawda? To też bardzo masowych lat lobotomii. Chyba które były, wykonał głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. No, zresztą jeden z twórców koncepcji lobotomii, Edgar Moniz, psychiatra portugalski, dostał no. za to Nagrodę Nobla, niestety. Natomiast niestety w ten sposób okaleczono ogromną ilość ludzi. Ale jeszcze inna, równie niechlubna karta historii psychiatrii XX wieku, to używanie psychiatrii do celów politycznych, zwłaszcza w Związku Jasne. Radzieckim i też w Rumunii, na Kubie, w Chinach, ale no Związek Radziecki z tego słynął, że stawiano diagnozy psychiatryczne osobom, które no, uchodziły za nieprzystosowane do życia społecznego, ale to nieprzystosowanie to wystarczyło być opozycjonistą, dysydentem, prawda? Ktoś, kto sprzeciwiał się systemowi komunistycznemu, był traktowany jako osoba niedostosowana społecznie. Psychiatrzy radzieccy nawet wymyślili taki termin schizofrenia wiła, czyli taka skąpoobjawowa, czy bezobjawowa, pełzająca, czyli no właściwie bezobjawowa, prawda? Więc można było z tym rozpoznaniem każdy zdrowy człowiek mógł być, Umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i te psychuszki, bo tak to nazywano, pełniły rolę takich miejsc od osobi odosobnienia, gdzie więziono tych ludzi bez prawa do korespondencji, bez prawa do jakiejś apelacji, do, do sądu i tak dalej. To, co jest przerażające, że nikt z tych psychiatrów, Współpracujących z reżimem nie został ukarany, nie odebrano prawa wykonywania zawodu. No tak było i to naprawdę całkiem niedawno, bo właściwie już po czasach stalinowskich, już Passtety. właściwie do lat 80. Ciekawe, że to gdzieś w kulturze tkwi, oczywiście już nie w takim politycznym wymiarze, ale nawet w takich jakichś sprzeczkach między ludźmi zwykłymi. To jest taki ostateczny argument, żeby kogoś oczernić, że a on, on jest. Wariatem, on, on jest świrem, on ma zaburzenia I, 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 i też czasem taka narracja gdzieś się pojawia, takie oczernianie. No tak, dlatego no, bardzo walczymy z tym, żeby, no, żeby właśnie nie wiązać zaburzeń psychicznych z jakimiś zachowaniami, które mogą być niebezpieczne, bo znowu, przez całe wieki bano się osób chorych psychicznie. Bano się dlatego, że ich zachowania mogły być nieprzewidywalne, ale przede wszystkim niezrozumiałe. To, co te osoby mówiły, to też było niezrozumiałe. Też się wzięła stąd, że przecież przez wieki uważano, że. No, geneza chorób psychicznych to jest jakieś opętanie, prawda? że to jakieś złe moce, jakiś diabeł, jakieś działanie szatana. W związku z tym y, trzeba izolować, torturować, zabijać, no bo to jest dzieło szatana. Y, natomiast... Y A, może, to jest taki pytajnik tutaj stawiam, być może ten strach to jest też strach i był, i jest do dzisiaj strach o to, że i w nas tkwi... Coś, gdyby mocno pogrzebać, i, czyli e, jakby przez takie zaprzeczenie, odizolowanie się od osób z zaburzeniami psychicznymi i, i takie postawienie granicy, sami izolujemy się od lepiej, tego, tak. co, co nas w samych nas przeraża. Tak, oczywiście masz rację, ale z drugiej strony, dlaczego nie szukać w sobie tej nutki pozytywnego szaleństwa? Bo warto zwrócić uwagę na to, aczkolwiek od razu podkreślam, że ja jestem jak najdalsza od apoteozy choroby. Choroba mm -hmm. to jest cierpienie, choroba to jest coś, co często dewastuje życie człowieka, ale może ty mówisz o tym strachu przed tym szaleństwem w sobie, ale może warto też szukać tej nutki szaleństwa, która powoduje, że jesteśmy bardziej kolorowi. Że jesteśmy bardziej kreatywni. No, na przykład, nauka już od dawien dawna potwierdziła związki cech dwubiegunowych, nawet nie mówię choroby dwubiegunowej, ale cech dwubiegunowości z kreatywnością. Nawiasem mówiąc, wielu wspaniałych artystów chorowało na chorobę afektywną dwubiegunową, niestety wielu też popełniło samobójstwo, ale no, to jest to smutne zakończenie, ale z drugiej strony. Istnieją dość bliskie związki między kreatywnością, takim szaleństwem twórczym, a nutką szaleństwa, jaką można dostrzec w różnych zaburzeniach. Więc może spróbujmy, tak, jeśli boimy tego się tego, tego szaleństwa w sobie, to znowu to wynika też z pewnej stygmatyzacji i mitów na temat osób chorych psychicznie, bo. Jednym z mitów jest to, że osoby chore psychicznie są bardziej niebezpieczne, więc może boimy się tego szaleństwa w sobie, że my możemy być niebezpieczni. Ale nie zapominajmy, że osoby chore psychicznie mogą być niezwykle kreatywne, niezwykle ciekawe i mniej, wtedy, jeśli w ten sposób o tym pomyślimy, to może trochę mniej będziemy się bali tej nutki szaleństwa w sobie. Nawiasem mówiąc, mnie bardzo przekonały takie doniesienia sprzed kilku lat podczas konferencji psychiatrii sądowej. To były informacje od sędziów, którzy orzekają w najpoważniejszych no, zbrodniach, a mianowicie w morderstwach. Zarówno w jednym procencie osoby popełniające morderstwo to były osoby niepoczytalne. Czyli osoby, które popełniły morderstwo w związku z chorobą psychiczną. Y czyli no, niepoczytalność to jest stan, kiedy człowiek z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego czy innego zakłócenia, zaburzeń psychicznych, nie jest w stanie rozeznać znaczenia czynu czy pokierować swoim postępowaniem. Taka jest tak. definicja. Ale to było w jednym procencie. Czyli na 100, strony, ale na 100 tak. morderców, 99 to osoby zdrowe psychicznie. A z drugiej strony, jak zdarzy się ten 1%, to to jest bardzo nagłaśniane wtedy przez media. No i my, to właśnie znowu rola mediów, no tak, prawda? Znowu, rola, znowu rola, mediów. Rola, rola mediów, ale cóż to jest za ciekawy news, że na przykład 100 pacjentów ze schizofrenią w ostatnim czasie znalazło dobrą pracę, czy wzięło ślub, czy mają dziecko? No żaden news. Natomiast, że jeden pacjent zaatakował sąsiada, bo się mu wydawało, że sąsiad tam zmienia się w diabła, no to jest news, coś ciekawego. No to, to jest trochę nie w porządku, prawda? Zgadzam się, a jeszcze chciałam na chwilkę wrócić i zatrzymać się przy chorobie dwubiegunowej, mm -hmm. bo powiedzieliśmy sobie o tym, że ludzie, którzy, którzy na nią chorują są bardziej kreatywni ehm, i chciałam ciebie zapytać. Czym jest choroba dwubiegunowa? Bo mam wrażenie, że ona też często bywa mylona z zaburzeniami borderline, jest traktowana jako synonim. Więc no czym nie, one się nie, różnią nie, nie. i czym w ogóle jest choroba dwubiegunowa i skąd Może zacznę bieguny? od tego, że zaburzenia osobowości typu border, borderline to jest coś zupełnie innego. Oczywiście zaburzeniom osobowości może towarzyszyć chwiejność emocjonalna ze znacznymi wahaniami nastroju. Ale zaburzenia osobowości to, no to, to jest pewna cecha, z którą człowiek żyje, i no, co ważne, może być współchorobowość zaburzeń osobowości i choroby dwubiegunowej. Choroba dwubiegunowa to jest choroba należąca do grupy zaburzeń nastroju, w której w ciągu życia człowieka. Pojawiają się epizody depresji i pojawiają się epizody maniakalne czy hypomaniakalne. Mania to, to jest no właśnie, Depresja wiemy, to, co mniej więcej. więcej wiemy. Natomiast mania to jest jakby przeciwieństwo depresji. Człowiek jest nadmiernie aktywny. Nie śpi, ale o ile w depresji nie może spać i bardzo z tego powodu cierpi, jest zmęczony. Przychodzą mu do głowy różne złe myśli, o tyle w Mani nie śpi, bo nie potrzebuje tego snu, bo można robić tysiące różnych ciekawszych rzeczy zamiast spać. Natomiast o ile w depresji człowiek się wycofuje z kontaktu, o tyle w Mani, człowiek ma potrzebę ogromnej ilości kontaktów, jest nadmiernie rozmowny, każdy od razu jest przyjacielem. Człowiek w Mani ma gonitwę myśli, człowiek w Mani ma. Tysiące pomysłów na sekundę. Człowiek w manii no, uważa, że, że sky is the limit, że, że może wszystko, może dosłownie góry przenosić. No właśnie, więc w czym problem? Bo to no, brzmi jak problem coś, jest, to jest całkiem przyjemne. No nie do końca, dlatego że w manii możemy mieć podwyższony, euforyczny nastrój, ale często to zmienia się w nastrój bardzo drażliwy w manii jednak jeżeli człowiek nie śpi kolejne noce to zdrowe dla organizmu to nie jest. Poza tym niestety konsekwencje manii są bardzo ciężkie dlatego że człowiek robi bardzo wiele głupstw z którymi będzie musiał się zmierzyć. Jaki Na przykład no, typowe no już właśnie jego też doświadczenia. No, najczęściej to jest wydawanie jakiś Ogromnych ilości pieniędzy, zaciąganie pożyczek, zaciąganie kredytów, otwieranie firm i spółek, które nie mają w ogóle szansy mm -hmm. na, na, na to, żeby, żeby no, no jakoś mogły funkcjonować. To jest robienie ogromnych, niepotrzebnych zakupów, ale to też jest imprezowanie bez umiaru co się też wiąże ze stosowaniem substancji psychoaktywnych. To jest też nawiązywanie licznych, chaotycznych i zupełnie mówiąc brzydko od czapy, kontaktów seksualnych, co dewastuje rodzinę, dewastuje stałe związki, czy no, może być powodem nieplanowanych ciąż, czy może być powodem chorób przenoszonych drogą płciową. Mogą to być różne inne ryzykowne zachowania. Może anegdotycznie pamiętam pacjentkę, która w Mani uwielbiała jeździć autostradą tak co najmniej 200 na godzinę i to by było jeszcze pół biedy, gdyby nie to, że trzymała na jednej ręce kierownicę, a drugie, drugą ręką sobie tam makijaż poprawiała, prawda? No więc, Mania ma bardzo poważne konsekwencje. Nie mówiąc, że możemy mieć do czynienia z manią psychotyczną, w której człowiek ma masywne już urojenia, mogą też wystąpić halucynacje, często są to urojenia wielkościowe. Także to wcale ani to nie jest przyjemny stan, a dopiero nieprzyjemny jest stan po manii, kiedy trzeba się długi, no, długi trzeba spłacić i trzeba się skonfrontować z tymi wszystkimi problemami. Czy taki pacjent trafia do Twojego gabinetu zazwyczaj w manii, czy w tym okresie manii, czy depresji? Nie, no, najczęściej pacjent z chorobą dwubiegunową trafia w okresie depresji, jest diagnozowany w okresie depresji. Zresztą no, 60% pacjentów, którzy ostatecznie mają rozpoznanie choroby dwubiegunowej, najpierw jest leczonych z powodu depresji. Zwykle od początku chorowania. Do rozpoznania choroby dwubiegunowej to jest latencja około 9-10 lat. I to może być z jednej strony pewne takie diagnostyczne niedopytanie pacjenta, bo trzeba dopytać nawet pacjenta, jego rodzinę, nawet o takie krótkotrwałe okresy, to co nazywamy hypomanią, że może człowiek nie ma urojeń wielkościowych. Ani nie jest tak, że całkiem nie śpi, tylko szaleje po nocach. Natomiast mogą to być krótkie okresy wzmożonego napędu, wzmożonego nastroju, w nadmiernej takiej gadatliwości, czy, czy właśnie chęci robienia zakupów. Co nawet może być dość racjonalnie tłumaczone, ale to już nam pokazuje o to, być może była hypomania i górka. To ale ale, krótkie, bo też chciałam zapytać o to, ile te epizody no, To znaczy, żeby rozpoznać hypomanię, to wystarczy 4 dni, manie, 7 dni, więc to nie muszą być długie epizody. Natomiast natomiast mm, to jest właściwie jeden powód, że, że lekarz nie dopyta. I w związku z tym rozpoznaje depresję tylko, ale drugi powód jest taki, że pacjent może mieć kilka epizodów depresji i dopiero po kilku latach, po kilku epizodach depresji, może nagle mieć epizod maniakalny i wtedy dochodzi do zmiany diagnozy i zmiany sposobu leczenia tego pacjenta. A co może zrobić rodzina w takiej sytuacji? Bo też wyobrażam sobie, że nie wszyscy pacjenci pewnie chcą poddać się leczeniu. No nie I wszyscy. Jak, i, I jak rozpoznać, że tu jest już potrzebna pomoc psychiatry i jak przekonać bliskiego, żeby z niej skorzystał? To jest bardzo trudne pytanie. I to jest takie pytanie, z którym często przychodzą rodziny, bez pacjenta, tylko przychodzi zaniepokojona rodzina, co oni mogą zrobić? I to jest tak, że no znowu ulubiona odpowiedź psychiatry, to znaczy to zależy. Nie ma jednej recepty. Każdy człowiek jest inny i na każdego człowieka jakby inne sposoby działają. Najczęściej jest tak, że po takim epizodzie hypomaniakalnym czy maniakalnym no będzie ten epizod depresyjny i wtedy pacjent no, trafi do psychiatry, i no, no dostanie leczenie, które też będzie równocześnie leczeniem profilaktycznym. Natomiast taki pacjent, który czuje się świetnie, nie ma wglądu w chorobę, to bardzo trudno, żeby rozpoczął leczenie. Czasem argumenty pomagają, że prosi żona, mąż, że, że proszą dzieci, ale niestety jest tak, że niekiedy. No człowiek musi zderzyć się ze ścianą, żeby zgodził się na leczenie. Nawiasem mówiąc, jednym z głównych powodów, nawrotów choroby jest to, że pacjenci sobie odstawiają leki. Czują się dobrze, uważają, że nie potrzebują leczenia albo tęsknią za taką hypomanią. I tak jak mówię brutalnie, że niekiedy człowiek dopiero musi zderzyć się ze ścianą i nieźle poobijać. No, żeby chciał coś zrobić ze sobą. A czy to leczenie, farmakologia stosowana w tym leczeniu, ona różni się w okresie manii i depresji, czy to są wciąż te same leki i jakie to są? To może zacznę w ten sposób. W psychiatrii mamy zwykle dwa cele leczenia. Jeden cel to jest usunięcie aktualnego epizodu chorobowego, w tym przypadku albo depresji, albo manii. A drugi cel, równie ważny, to jest profilaktyka nawrotów. Choroba afektywna dwubiegunowa jest chorobą taką na całe życie. Ja lubię do pacjentów porównywać to do cukrzycy, że można żyć z cukrzycą bez żadnych powikłań, normalnie funkcjonować, trzeba dobrze się leki. czuć, ale trzeba brać leki i przestrzegać pewnych zasad typu dieta, no, kontrola tego cukru i tak dalej. Podobnie jest w chorobie dwubiegunowej. To jest choroba przewlekła. Podstawowymi lekami, które są stosowane w profilaktyce nawrotów, ale też w zaostrzeniach, to są leki tak zwane normotymiczne, czyli stabilizatory nastroju, na przykład węglan litu. I teraz... Mam pacjentów, którzy są na takim stabilizatorze nastroju przez wiele, wiele lat. Mam takich, którzy są nawet 20-30 lat, których znam od początku mojej pracy zawodowej i nie mieli żadnego nawrotu. I czują się dobrze, ale zażywają stale leki. Rozumiem, Natomiast... że to nie. Się ich odstawiać po jakimś czasie. Nie, okay. nie. Natomiast w przypadku. Kiedy do, pacjent jest na tych lekach normotymicznych i dochodzi do jakiegoś nawrotu, no po pierwsze sprawdza się, czy poziom leku jest odpowiedni, czy dawkowanie jest odpowiednie. Czasem wystarczy modyfikacja dawki. A jeśli nie, to do takich leków, w zależności od tego, jaki mamy rodzaj epizodu, dodajemy inne leki już skierowane na leczenie tego konkretnego epizodu. No i potem, jak pacjent uzyskuje poprawę, to na przykład leki przeciwdepresyjne można wycofać i pacjent znowu zostaje na lekach normotymicznych. Chciałam jeszcze zapytać o schizofrenię, czy, czy ogólnie zaburzenia psychotyczne, na czym one polegają i czy zawsze wiążą się z halucynacjami, z omamami? Bo, bo no, tak... nie zawsze. Nie zawsze. mamy są jednym z objawów. Mm -hmm. W schizofrenii dość charakterystyczne są omamy głosowe, mm -hmm. ale one absolutnie nie zawsze występują. A co takie głosy mówią? No, nie ma, nie ma reguły u każdego pacjenta, co innego. Natomiast dość często są to głosy, które komentują to, co pacjent robi. Które wyzywają pacjenta, obrażają pacjenta. Może to być dialog omamowy, kiedy kilka głosów rozmawia ze sobą. Często jest to rozmowa o pacjencie. Mogą to być takie głosy w głowie, czyli głos dochodzi nie z zewnątrz, a z wnętrza ciała czy z wnętrza własnej głowy. Mówimy wtedy o tak zwanych pseudohalucynacjach. Dość niebezpieczne są tak zwane głosy imperatywne które nakazują pacjentowi zrobić różne rzeczy i oczywiście takie głosy mogą być stosunkowo banalne i niegroźne typu idź umyj zęby, ale mogą być bardzo groźne i na przykład nakazywać pacjentowi, żeby zrobił sobie krzywdę. Pacjent nie chciałby zrobić sobie tej krzywdy, ale te głosy są bardzo bardzo takie uporczywe. Rzadziej w schizofrenii, znacznie rzadziej mamy halucynacje wzrokowe. Halucynacje wzrokowe mamy częściej w różnych organicznych zaburzeniach. Ale mogą się zdarzyć. Możemy mieć halucynacje węchowe, smakowe, na przykład pacjent wyczuwa smak i zapach trucizny i to jest połączone z urojeniami prześladowczymi, mhm. czy właśnie z urojeniami trucia. A jeszcze chciałam zapytać o te o mamy głosowe, które pochodzą, które pacjent odbiera jako pochodzące z, z, wnętrza z, 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 z wnętrza ciała, z wnętrza głowy. To jak je rozróżnić od takiego natłoku myśli? Bo, ja, ja, no bo, nie, bo myśli jednak są twoje, prawda? Aha, a czy on nie wie, że to są jego a to, myśli? Nie, a to, nie, to, to jest nie, po prostu nie? obcy głos, który mu huczy wełbie. Tak jakbyś okay. sobie nałożyła wiesz, słuchawki. I, i, I puściła sobie coś, jakieś dźwięki bardzo, bardzo głośno. Prawda? A czy zdarza się, że te halucynacje są przyjemne? Tak, zdarza się. Zdarza się, że halucynacje są przyjemne, niestety rzadziej, ale zdarza się, że one są pewnym pocieszeniem dla pacjenta. Tutaj opowiem anegdotkę, zresztą na pewno ją znasz, bo, bo ona w tej naszej wspólnej książce się znalazła. Bo jest urocza według mnie, taki pacjent ze schizofrenią, mieszkający w maleńkiej miejscowości, gdzieś dosłownie na skraju lasu, z ojcem, matka nie żyła, nie miał rodzeństwa. Ten ojciec, no taki dość prosty człowiek, mało kontaktowny. Ten chłopak był bardzo, bardzo osamotniony. Czyli wracamy znowu do wątku z początku naszej rozmowy. No i chorował, chorował ciężko. No, i trafiał do nas na oddział z zaostrzeniami, i wśród różnych innych objawów miewał taki objaw, jak to, że halucynował krasnoludki, które przychodziły, odwiedzały go, rozmawiały z nimi. On z tymi krasnoludkami tworzył taki swój świat. I te krasnoludki wypełniały mu tą jego opustoszałą przestrzeń. Także zawsze było wcześniej. te krasnoludki za no, zabraliśmy mu te krasnoludki, no ale zabraliśmy też z różnymi innymi strasznymi objawami, prawda? Ale, ale właśnie to jest przykład na to, że nie zawsze te głosy są jakoś bardzo, czy, czy te w ogóle objawy są jakieś bardzo nieprzyjemne. Trudno sobie wyobrazić schizofrenię. Osiowe objawy to jest pewien rozpad struktury osobowości, zatarcie między ja a światem, mhm. granic między ja a, a światem zewnętrznym. To jest taki, taka niemożność realnej oceny mhm. rzeczywistości. To jest pewien autyzm, czyli wycofanie się, Całkowicie do świata wewnętrznego, do świata własnych przeżyć. To jest niespójność pomiędzy różnymi funkcjami emocjonalnymi, a na przykład poznawczymi. Na przykład, Kempiński w książce Schizofrenia dawał taki przykład. Jeżeli idziemy, powiedzmy, ciemnym parkiem, i widzimy jakiś kształt taki hmm. dziwny, to możemy się przestraszyć, bo pomyślimy, że to jest jakiś czający się bandyta, który nas chce napaść, i wtedy nasza reakcja emocjonalna jest adekwatna do, do tej myśli. Jesteśmy przestraszeni i coś robimy, nie wiem, uciekamy, szukamy, czy tam idzie jakiś inny człowiek, żeby, żeby w razie czego pomógł, i tak dalej. Albo możemy pomyśleć, że to jest krzak, no to też nasza reakcja jest adekwatna, no nie boimy się tego, idziemy dalej, prawda? Natomiast w przypadku schizofrenii nie ma tego albo. Ten kształt może być równocześnie. To jest właśnie ten rozpad mhm. różnych funkcji psychicznych. Może być równocześnie niegroźnym krzakiem i groźnym bandytą. Dlatego na przykład widać tą ambiwalencję, w zachowaniu pacjenta. Czyli pacjent może uważać, że jego matka nie jest jego matką, tylko kimś podmienionym, kto za chwilę go weźmie i zabije, a równocześnie przychodzi się przytulić do tej matki w tym samym czasie, prawda? Mhm. Czyli sprzeczność pewnych zachowań, dążeń, myśli, emocji, to, te, to świadczy o, tej, o tym rozpadzie struktur osobowości. Natomiast te inne objawy, tak jak Ty przytoczyłaś kwestię halucynacji, to są objawy dodatkowe, które oczywiście schizofrenii bardzo często towarzyszą, może nawet częstsze od omamów, są różnego rodzaju urojenia. Urojenia, czyli fałszywe przekonania, które nie ulegają korekcie pomimo dowodów na, na ich fałszywość. Dopiero oczywiście w trakcie terapii, w trakcie leczenia dążymy do tego, żeby pacjent uzyskał jakiś wgląd w swoje objawy, to znaczy, żeby no przyjął i zrozumiał, że te jego objawy no to był wyraz choroby, a nie, a nie realność. Możemy mieć różne zaburzenia motoryczne, na przykład w takiej formie schizofrenii, którą nazywamy schizofrenią katatoniczną. Generalnie schizofrenia według współczesnych koncepcji ma swoje wymiary. Ma wymiar objawów pozytywnych, czyli wytwórczych, to są właśnie urojenia o mamy. Ma wymiar objawów negatywnych, to jest apatia, anhedonia, wycofanie, awolicja, zubożenie w ogóle myślenia, zubożenie kontaktów. I te objawy negatywne są dużo trudniejsze do leczenia. Mamy wymiar afektywny. W schizofrenii możemy mieć depresję w przebiegu schizofrenii. Pamiętam, bo opowiadałaś mi historię o kobiecie z, um, z depresją psychotyczną, czyli rozumiem czymś. To jest trochę co innego. To jest trochę co innego. Okay. Bo w chorobach afektywnych, w depresji możemy mieć objawy psychotyczne. A tutaj mówimy o depresji w przebiegu schizofrenii, o objawach depresyjnych w przebiegu schizofrenii. Ale znowu, jeżeli mogę posłużyć się cytatem z to w depresji, w chorobach afektywnych to jest taka czern, ta depresja, mm -hmm. prawda? Natomiast w depresji w przebiegu schizofrenii to jest raczej Pustka to jest taki wypalony step, mhm. tak o tym pisał Kępiński. Mamy wymiar desorganizacji, desorganizacji mowy, desorganizacji zachowania. Czy w końcu mamy wymiar poznawczy, czyli zaburzenia funkcji poznawczych. Więc no schizofrenia jest bardzo wielowymiarową chorobą, i można powiedzieć, że tyle schizofrenii lub pacjentów. Ale czyli, bo powracając do historii tamtej pacjentki, zaraz o niej sobie opowiemy, ale um, a może opowiedzmy najpierw, bo potem zadam pytanie, um, bo chodzi mi o tę kobietę, z, um, która bała się pluskwy milenijnej. A tak, to, to, tak, tak, rzeczywiście. Ale to była troszkę inna historia, to była rzeczywiście pani z głęboką depresją psychotyczną. Przebiegu głębokiej depresji mogą też występować objawy psychotyczne, czyli urojenia, mm -hmm. czy, czy również mogą występować omamy. Często są to takie urojenia, na przykład o treści katastroficznej, czy urojenia związane z poczuciem winy, urojenia winy, urojenia potępienia, urojenia. Pacjent może uważać, że to on będzie powodem. No, jakiejś strasznej katastrofy, i, i tak było, I w, tak tym było przypadku, w przypadku tej pacjent, Powiedzmy, tak. bo to był rok przełomu. Tak, yy... to był przełom 99 i 2000 roku, kiedy, gdzieś może Państwo pamiętacie, że tak dużo pisano, że jakiś wirus komputerowy, nazwany pluskwą milenijną, się uaktywni. No i ona uważała, że ona jest tą pluskwą milenijną. No i najlepiej, żeby się zabiła, bo, no bo wtedy no, uratuje świat przed samą sobą. I trafiła do Was właśnie po próbie samobójczej? Trafiła do nas po próbie samobójczej. Um, a czy te choroby skutecznie się leczy i czy z nimi można um, szczęśliwie żyć? Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. No tutaj opowiadamy o różnych strasznych objawach. Mm -hmm. Ale postęp psychiatrii jest niesamowity. Mamy naprawdę bardzo dobre, bardzo nowoczesne leki, które można ustawić tak, żeby nie dawały objawów niepożądanych. Też te pierwsze leki, też to, to, to XX wiek, prawda? To, no tak, to, 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 no pierwszy, to, to zresztą ogromna, ogromny postęp i ogromny kamień milowy. Pierwsze leki przeciwpsychotyczne to chlorpromazyna w 1952 roku. Ale te pierwsze leki były bardzo, powiedziałabym, takie przaśne i dawały bardzo dużo objawów niepożądanych. Natomiast teraz mamy dużo świetnych, nowoczesnych leków. Jeżeli pacjent dobrze współpracuje, to jest leczony farmakologicznie, a oprócz tego mamy postęp psychiatrii środowiskowej, rehabilitacji psychiatrycznej, różnych pozaszpitalnych form leczenia, rehabilitacji. Naprawdę bardzo wielu pacjentów ze schizofrenią może prowadzić normalne czy prawie normalne życie. Tak, bardzo z grubsza patrząc, to mniej więcej jak pacjent zaczyna chorować, to może jego życie iść trzema drogami. I te trzy drogi to tak mniej więcej po jednej trzeciej przypadków. Mm -hmm. Pierwsza droga to jest droga ku zdrowieniu. Pacjent ma epizod chorobowy, który mu przechodzi. Pacjent jest w dobrej remisji, normalnie funkcjonuje, może podejmować pracę, mieć wykształcenie, mm. zakładać rodzinę. Oczywiście może mieć jakieś gorsze momenty, ale, ale generalnie funkcjonuje prawie normalnie czy zupełnie normalnie. Druga droga to jest taka droga trochę pośrednia, to znaczy pacjent. Miewa nawroty, miewa zaostrzenia, czasem wymaga hospitalizacji, wymaga może większych dawek leków, ale jest osobą samodzielną, może pracować albo na otwartym rynku pracy, albo w zakładzie pracy chronionej. Oczywiście w tym przypadku może być tak, że to będzie praca, Powiedzmy, mniej wymagająca niż mógłby wykonywać zgodnie tam ze swoimi zdolnościami, wykształceniem, bez choroby, ale jest człowiekiem jakby samodzielnym zupełnie. No i trzecia droga, ta najsmutniejsza, to jest w kierunku choroby przewlekłej, kiedy no nie ma tych remisji i pacjent. No, wymaga opieki. No. Okay, Dominiko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Wszystkim pacjentom, jeśli już zostają pacjentami psychiatrycznymi, nie życzymy tego, ale, ale jeśli już, to życzymy tej dobrej, najlepszej możliwej z trzech dróg, tej drogi do zdrowienia i bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.